Dobra. I pół chaty zjarane, nie? Tu się jeszcze coś piecze. Nice. Pędzimy 200 metrów. No, tak to zostawmy. Jeszcze jakiś szybki zapisik, cyk. Jakby nie było. Kapitanie Corey, jestem w miejscu, gdzie ostatnio widziano sierżanta Andersona. Weź sygnał bojówki, jeśli wciąż nie ma. Pozwolisz, pozostały w rękach zdrajcy. Jasne. Bez odbioru. Dobra, ale polutujmy, nie? Co jest grane? Co to za kurde kruk? Kruki jedne zakichane. Wiesz, nie było, kruki mnie atakują. Dobra, Anderson, załatwmy tę sprawę. Dużo surowców, kurde, nie? Bardzo dużo. To jest mega obficie, bym powiedział. Jest.
musi gdzieś tutaj być. Gdzie tam do diabła jest? Właśnie, ja to nie widzę, kurde, nie? Jak duży teren to jest? O kurde, dosyć duży, no. Zjemy, kurde. To są kruki agresywne, chyba że to są zarażone kruki. Było... Niesensownie zaatakowały. Dobra, rozejrzyjmy się. Dobra, zobaczmy, co tu się dzieje. O kurwa, wilki. To tutaj. Co my tu mamy? O mój Boże, czy on wlokał Andersona? Jak ja mam teraz dostać za niego nagrodę? Jaskinia Dead Coyote Lava. Piękna. Co to za dźwięk, do cholery? Oh shit. Muszę znaleźć inną drogę do jaskini. Kolejne. Muszę się dostać do jaskini. Jakoś. O! Datka terenowa 1463. Tak przy okazji znaleźliśmy. Jesteśmy w obszarze 301, czyli w jaskini Dead Coyote Lava. Wyjątkowo trafna nazwa, bo przybyliśmy tu, aby zbadać szczątki Canis lupus mutans. Kąsacze, jak nazywają je miejsce. Hej, chciałabym was o coś zapytać. Jakich nas? W sensie, no wiesz, kogoś z działu badawczego. Jak ten wirus, znaczy, skacze? W sensie, jak skacze między gatunkami? No, bo widzieliśmy zarażone koty, psy, ptaki, te wilki i wiedziałam, że tak się da. Wiesz, czym jest wirusowa neuroinwazyjna choroba od zwierzęca, kapralu? Nie, ani by skąd. To jak wścieklizna. Wścieklizna, tak jak chuligan, też przenosi się przez kontakt z wydzielinami. Śliną, krwią, nasieniem. Ohydna sprawa. I choć infekuje przede wszystkim ssaki, to w warunkach laboratoryjnych udało się zarazić i ptaki, gady, a nawet owady. Wiesz w ogóle, ile jest gatunków ssaków? Zgaduję, że dużo. Tak, dużo.
Dokładnie 5488, choć nie wszyscy się z tym zgadzają. Wszystkie one, koty, króliki, psy, konie, skunksy, oposy, lisy, małpy, świstaki i wilki też, mogą się zarazić i przenieść nasz... Jezu! Co to znaczy? W sensie dla nas? Spójrz na mięśnie tego osobnika. Choćby ten powiększony guzek nadmanewkowy, guzowatość kości łokciowej, piszczeli, zwykły wilk. Rozpędza się do 60 km na godzinę, a ten może dobić do setki. I to podgryzając sobie przy tym oponę od motocykla. Jeśli chodzi o nas, kapralu, to powinniśmy się cieszyć, że większość ssaków wyginie. Lepiej one niż my. Chodź, wynosimy się stąd. Kurde, masakra. No, lepiej oni niż my. Tak, i niech Torniro. Ciekawe, czy jeszcze działa. Właśnie, ciekawe, czy jeszcze działa, nie? Kondycja, dawaj. Już czuję się silniejszy. Od razu lepiej. Pa, od razu lepiej. Jak tam tutaj to wygląda? Umiejki. Mam jeden punkt. O, kondycję mam już na fon. Nice. Dobra, i teraz tak. Tu. Dobra, dawaj to. Cyk. Kiń mi łajzo jedno. Jasne, gwint, ile tu tego? Leżeć. Wciąż masz opaskę bojówki? Nice. Dobra. O kurde, jest niedźwiadek? Dobra. O kurwa, wścieklak, cholera. Może przemknę się po mnie. O shit! Gryzie.
tak jest. Do skrzynki. Zapakowany. Gotowy do dostawy. O tak. Pięknie. To tak, to się ładnie udało. Okej. Picabello. A gdzie mamy ten motor? Jeszcze coś jest. Okay. A motor tam mamy. Ej, czekaj, dobra, co teraz tylko muszę wrócić i to dodać. Tego nie wiedziałem. A, i tu jest jeszcze obóz jakiś. Nice. To sobie zrobimy przy okazji. To sobie pięknie zrobimy zaraz. Jak tak z paliwkiem, ale zaraz się też zatankujemy. Okej. Właśnie tak. Dokładnie tak. Zrobione. Czyli to jest. Cyk, naprawmy jeszcze sobie tylko motor. Popatrzmy. Chyba wystarczy. No. To idziemy. Rozdupcyć. No tu jeszcze jest, no proszę. Tu jest jeszcze ten policyjny z amunicją. Dobrze, dobrze. Skurkowaniec jeden. Spadaj na drzewo mi. Au. Oła. Jezus. Sępy istne, kurde. Niech to szło.